Warszawskiego Rzeszów. Pomagają mu na liniach Mieszko Sobczak oraz Sebastian Ketela. Przemek już jest na boisku. A boisko opuścił zawodnik z numerem 7, Bartek Tomczuk. Proszę Państwa, kapitalna bramka, zdobywcą gola Kamil Witkowski, wielkie dla niego brawa. Fantastyczna akcja, fantastyczne zachowanie naszego zawodnika w polu karnym. I mamy otwarcie wyniku. Lublinianka prowadzi z JKS-em Jarosław 1-0.
No, proszę Państwa, takie mecze możemy oglądać. 2-0, Radosław Kursa wbija bramkę. W drużynie Jutka jest Jarosław Lublinian, go prowadzi 2-0. Na boisku znajduje się zawodnik z numerem 17, Patryk Czułowski, a z boiska zejdzie Dawid Skoczylas, numer 21. Godzina spotkania już za nami. Przypomnijmy, Lublinianka po bramkach Kamila Witkowskiego i Radosława Kursy prowadzi z JKS Jarosław 2-0. No i przede wszystkim wspaniała bramka. Brawo, Kamil. I Oli Krowgiel już na boisku.
te 5 minut on z wami teraz. I proszę Państwa, dobiegło końca dzisiejszy pojedynek. Wielki mecz Lublinianki w dniu dzisiejszym. Lublinianka pokonuje JKS Jarosław 3-0. Bramki strzelali Kamil Witkowski, Radosław Kursa oraz Paweł Zabielski. Wielkie brawa dla naszych zawodników.